Przechodzimy do kolejnego pytania. Posłowie Kamila Gasiuk-Pihowicz, Arkadiusz Myrcha, Barbara Dolniak, Magdalena Filiks, Katarzyna Osos, Katarzyna Piekarska, Grzegorz Rusiecki, Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Pytanie kierowane do ministra sprawiedliwości. Bardzo proszę, jako pierwsza pytanie zadaje pani poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz. Mikrofon. Opinia publiczna poznaje kolejne bulwersujące informacje dotyczące tzw. grupy kasta, antykasta. I dzisiaj już chyba nikt nie ma wątpliwości, że w Ministerstwie Sprawiedliwości działała taka zorganizowana grupa hejterska. Nikt poza prokuraturą i ministrem sprawiedliwości. Prokuratura przeciąga śledztwo w tej sprawie, a uczestniczenie w kaście wydaje się być wręcz kryterium nominacji do neo-KRS i kolejnych awansów w sądach. I jedyną osobą, która ponosi jakiekolwiek konsekwencje związane z tą aferą, jest dziennikarka, która ją opisuje. Ja chciałabym się spytać ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, niestety nie ma go na sali, kiedy śledztwa w tej sprawie zakończą się postanowieniem zarzutów? Jakie działania Ministerstwo Sprawiedliwości czy prokuratura zamierzają podjąć w związku z informacjami o ustawianiu konkursów na stanowiska w sądach? Czy zostały podjęte jakiekolwiek czynności wynikające z ujawnienia informacji o bezprawnym korzystaniu z teczek personalnych w Ministerstwie Sprawiedliwości? Dlaczego wyjaśnienie tej sprawy trwa tak długo? Ile skarg na przewlekłość zostało złożonych? Ile spośród tych skarg sąd uwzględnił? Dlaczego przenoszono postępowanie już właściwie dwukrotnie? Czy zabezpieczono historię poczty wychodzącej ze służb kont, służbowych kont na serwerach Ministerstwa Sprawiedliwości, które należały do Łukasza Piebiaka, Jakuba Iwańca, kierowaną na prywatne adresy ich samych lub innych osób kojarzonych z aferą hejterską, zawierającej dokumenty czy polecenia? Czy poza telefonami służbowymi Łukasza Piebiaka, Jakuba Iwańca zabezpieczono ich prywatne sprzęty, komórki, tablety, komputery? Jeśli nie, to dlaczego? Ja obawiam się, że odpowiedzi niestety na te pytania nie usłyszymy, skoro nawet samo zadawanie pytań jest powodem do zerwania komisji sejmowej. Nie usłyszymy, bo po prostu ta afera hejterska nie była wypadkiem przy pracy, tylko takim planowym, systemowym działaniem grupy, która miała na celu po prostu podporządkować wymiar sprawiedliwości politykom i dlatego dyskredytuje sędziów niezależnych. Dziękuję. Odpowiedzi na pytanie udziela zastępca prokuratora generalnego, pan Krzysztof Sierak. Bardzo proszę. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, odpowiadając na bardzo tak ogólne pytanie, tak sformułowane pytanie zawierające tezę, że w sprawie jest jakikolwiek brak działań ministra sprawiedliwości, a przede wszystkim prokuratury zmierzającej do wyjaśnienia tej afery, która medialnie się nazywa aferą hejterską, odpowiadając na tak sformułowane pytanie, muszę stanowczo zaprzeczyć i stwierdzić, że teza ta jest absolutnie nieprawdziwa. Teza, że prokuratura nie przeprowadza w tej sprawie jakichkolwiek czynności i kogoś tu kryje, jest absolutnie wprowadzaniem w błąd opinii publicznej. I teza jest, nie ma nic wspólnego z rzeczywistym obrazem przebiegu śledztwa. A już tak po ludzku mówiąc, jest ona bardzo krzywdząca dla prokuratury i prokuratorów, którzy osobiście przeprowadzają czynności. Oczywiście ramowo przedstawię Wysokiej Izbie wykonany zakres czynności śledczych, jednak biorąc pod uwagę reguły postępowania przygotowawczego, a w szczególności tajemnicę śledztwa co do niektórych aspektów, a co za tym idzie, nie mogę ujawnić publicznie okoliczności i szczegółów, których ujawnienie mogłoby spowodować utrudnienie postępowania w przyszłości. Przedmiotowe śledztwo toczy się w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych pełniących funkcje w Ministerstwie Sprawiedliwości poprzez niedopuszczalne przetwarzanie danych osobowych i dokumentów, czym działali oni na szkodę interesu publicznego i prywatnego. To jest odczyn z artykułu 231 paragraf 1 Kodeksu Karnego i artykuł 107 ustęp 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Śledztwo to zostało wszczęte 21 sierpnia 2019 roku w prokuraturze okręgowej w Warszawie, niezwłocznie
po ukazaniu się publikacji medialnych na temat tych wszystkich okoliczności, które są przedmiotem śledztwa, jak również po złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez jedną z pań posłanek. W dniu wszczęcia śledztwa prokuratura natychmiast podjęła czynności procesowe w celu zabezpieczenia komputerów, nośników elektronicznych i telefonów użytkowanych przez wskazanych w zawiadomieniu sędziów. Prokuratura zabezpieczyła również pełną treść ich korespondencji mailowej, postanowienia o żądaniu wydania rzeczy i zarządzenia przeszukania dokumentowane stosownymi protokołami było realizowane w dacie wydania przedmiotowych postanowień i w kolejnych dniach bez względnej zwłoki. Aby zagwarantować całkowitą bezstronność postępowania prokuratorskiego i ewentualnie sądowego, śledztwo przekazano do prowadzenia prokuraturze regionalnej w Lublinie, a więc poza obszar Okręgu Warszawskiego, w okręgu, w którym sędziowie objęci postępowaniem sprawowali swoje obowiązki służbowe. Czynności, jakie wykonano dotychczas w toku śledztwa, to przede wszystkim zabezpieczono dane z serwerów Ministerstwa Sprawiedliwości i przeprowadzono ich analizę. Wiem, że ona jest jeszcze kontynuowana. Przeprowadzono analizę aktywności na portalach społecznościowych osób objętych zawiadomieniem o przestępstwie. Przesłuchano kilkadziesiąt osób w charakterze świadków. Dokonano oględzin akt oraz dokumentów z innych spraw, w tym akt sądowych, w których zabezpieczono materiał dowodowy mogący mieć znaczenie dla śledztwa. Uzyskano i zabezpieczono dane objętych przedmiotem postępowania karnego użytkowników kont poczty elektronicznej oraz bardzo obszerną korespondencję elektroniczną wychodzącą i przychodzącą z portali internetowych. Nadto uzyskano dane użytkowników i wykazy połączeń telefonicznych od operatorów telefonii komórkowych. Pozyskano również pozostały ten materiał dowodowy i ten zebrany, poddano oględzinom, a następnie stosownym wstępnym analizom. Zwrócono się również o międzynarodową pomoc prawną do Stanów Zjednoczonych oraz do Irlandii o zabezpieczenie i wydanie danych informatycznych z kont komunikatorów internetowych. I to właśnie te czynności, w szczególności oczekiwanie na realizację pomocy prawnych, są zawsze tutaj najbardziej czasochłonne. Zasiągnięto w sprawie różnych opinii biegłych z zakresu badań informatycznych. Uzyskano nadto materiały innego toczącego się śledztwa, prowadzonego przez prokuraturę z zawiadomienia jednego z sędziów. Oczywiście postępowanie przygotowawcze, jak już wszyscy wiemy, w tej sprawie zostało przekazane do prokuratury okręgowej w Świdnicy w styczniu 2021 roku. Wobec uwzględnienia wniosku prokuratora regionalnego w Lublinie o przekazanie w trybie artykułu paragrafu 116 ust. 5 Regulaminu Wewnętrznego Urzędowania Powszechnych Jednostek Organizacyjnych Prokuratury o przekazanie łącznie kilku prowadzonych w tej jednostce spraw innym prokuratorom z uwagi na znaczne obciążenie prokuratury regionalnej w Lublinie i potrzebę zapewnienia ciągłości postępowania. Śledztwo przedmiotowe w tym czasie było na etapie gromadzenia obszernego materiału dowodowego. Zmiana prokuratury w żaden sposób nie wpłynęła na spowolnienie śledztwa. Uzyskano dotychczas jedną zagraniczną pomoc prawną, została już wykonana i uzyskany przez prokuratora materiał dowodowy jest aktualnie analizowany. Mogę jedynie tu zwrócić uwagę na to, że jedna ze skrzynek internetowych, jaką otrzymaliśmy, zawiera ponad 182 tysiące maili wraz z załącznikami, a jest to nie tylko jedna skrzynka, a wnioski z tej analizy posłużą do ukierunkowania dalszych czynności procesowych, których rodzaj oraz zakres poszerzony zostanie o wyniki opracowywanej aktualnie opinii biegłych oraz niezrealizowanej do tej pory drugiej zagranicznej pomocy prawnej. Wysoka Izbo, ujawnione w mediach w styczniu tego roku, jak również w kwietniu 2022, czyli w tym roku, w programie czarno-białym, przez biorących udział w programie sędziego okoliczności dotyczące przedmiotu tej sprawy nie są dla prokuratury nowymi okolicznościami. Podkreślam, te okoliczności, o których mówią sędziowie, spotykając się z państwem, nie są dla nas nowymi okolicznościami i o tych okolicznościach wiemy i je weryfikujemy. Dziękuję bardzo, panie prokuratorze. Dodatkowe pytanie zadaje pan poseł Arkadiusz Myrcha, Koalicja Obywatelska.
Dziękuję, panie marszałku. Panie prokuratorze, no, wystąpienie bogate w różnego rodzaju okoliczności, ale generalnie nie wnoszące nic nowego do sprawy, tak? Bo nie dowiedzieliśmy się z pańskiej wypowiedzi, panie prokuratorze, czy nośniki zabezpieczone w postępowaniu przygotowawczym były nośnikami jedynie służbowymi, czy też były tam też nośniki prywatne, bo to jest kluczowe dla sprawy. Nie dowiedzieliśmy się, czy ta sprawa wyszła z fazy, czy weszła w fazę ad personam i czy faktycznie stawia się komuś zarzuty. 3 lata na toczącego się postępowania przygotowawczego to jest wyjątkowo długo jak na tego typu sprawy. Proszę zauważyć, że zbrodnie, tak, czyli przestępstwa najcięższe kryminalne często potrafią się przed upływem 2 lat zakończyć aktem oskarżenia i wydaniem wyroku sądowego. Państwo nie jesteście na etapie nawet postawienia zarzutów komukolwiek w tej sprawie, czyli opieszałość prokuratury jest w tej sprawie wyjątkowo duża. I ostatnie pytanie, czy komukolwiek z kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości, czy ktokolwiek z kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości był przesłuchany w charakterze świadka? Mówię to o ministrze, sekretarzach stanu i podsekretarzach stanu. Odpowiada zastępca prokuratora generalnego, pan Krzysztof Sierak. Bardzo proszę. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, chcę tu podkreślić, Wysoka Izbo, iż prowadzone w tej sprawie śledztwo wymaga bardzo dużego nakładu. Myli się pan poseł, jeżeli twierdzi, że tego typu sprawy są bardzo prowadzone szybko. Sam fakt, że zabezpieczono potężną ilość segregatorów z mailami, które wymagają analizy, powiązań, kto do kogo, kto odpowiadał, gdzie, naprawdę wymaga to niezwykłego nakładu pracy. Proszę mi wierzyć. Oczywiście śledztwo trwa, jest prowadzonych też wiele analiz. Uzupełniamy ciągle materiał dowodowy, który poszerza nam wiedzę o wszystkich zdarzeniach i przebiegu tutaj tych wszystkich ustaleń faktycznych. W odpowiednim czasie, oczywiście to należy do prokuratora i w odpowiednim czasie to on zdecyduje po analizie całości materiału dowodowego, czy zamieni ten etap postępowania in rem w etap ad personam. Ja z uwagi na to, iż jedynie nadzoruję to postępowanie, nie są znane mi tak szczegółowe fakty, o które mogą państwo pytać, natomiast no, nie sądzę, aby ktokolwiek na obecnym etapie postępowania naraził się na odpowiedzialność karną poprzez ujawnianie okoliczności z przeprowadzonych czynności. Oczywiście pytania co do szczegółów uprzejmie proszę o sformułowanie na piśmie i myślę, że prokurator, który prowadzi sprawę, będzie mógł co do tych pytań w sposób może jakiś szerszy się odnieść. Dziękuję uprzejmie. To wszystko, co mam do powiedzenia. Dziękuję. Poczekaj, mam ci. Dziękuję bardzo.